Harry Turtledove. Chora natura. Hej, ty! Jesteś z tej części miasta? A jeśli nawet, to co? To sprowadź natychmiast medyka! A po co? Mam wrażenie, że ten człowiek ma ospę. Możesz się mylić. Nawet gdybyś miał rację, to może jest to pojedynczy przypadek. Oby tak było. Nie rozumiem, Bazylii, skąd mogłaby się wziąć w Konstantynopolu ospa? Nie było jej od czasów, kiedy mój tata był dzieckiem. To nie znaczy, że Pan Bóg nie może nas nią w każdej chwili pokarać, jeśli taka będzie jego wola. Kyrie, Eleison, Panie, zmiłuj się. Żadne z nas nie może zmienić woli Bożej. Zasiądźmy zatem do wieczerzy. Sergiusz jest już nakarmiony i śpi. Słuchaj, Heleno. Urząd miejski już nie pracuje. Wszyscy, którzy mają domy poza miastem, wyjechali, a ci, którzy nie mają pieniędzy, nie wychodzą na ulicę. Ludzie patrzą na siebie wrogo. Przecież ospa to dopust Boży. Nie zapominaj, że jest także chorobą zakaźną, a w dodatku ceny żywności skaczą jak szalone, pomijając już to, że wszyscy wykupują żywność niemal na oślep. Pójdę z tobą. Jeśli tobie się coś stanie, to w żaden sposób nie wykarmię Sergiosa, rozumiesz? A poza tym, gdy szukam jedzenia dla nas, nie mogę się oprzeć uczuciu, że walczę o życie. Bazylii, tyle dni nie byłam w mieście. Jakoś muszę się z tym pogodzić, ale chciałabym pomodlić się w Bazylice Hagia Sofia. Pielgrzymka do kościoła jest przecież czymś zupełnie innym niż włóczenie się po mieście. Bóg wprawdzie gniewa się na mieszkańców Konstantynopola, ale nie będzie ich karał w swym własnym domu. Nie martw się, pójdziemy. Potrzebowałam tego, by przypomnieć sobie, że jednak Bóg ma nas w swojej opiece. Jeśli Bóg zechce objawić nam swe zasady, chwała Mu za to. Jeśli chodzi o mnie, to im bardziej oglądam to miasto, im bardziej widzę ludzi dobrych i złych, którzy cierpią jednakowo, tym częściej zastanawiam się, dlaczego Bóg nie ogląda tej sprawy dokładniej. Delicje. Cieszę się, że ci smakowało. A może zjesz moją porcję? Przypadam za jagnięciem z czosnkiem. O, niewiele zjadłaś. Powinnaś więcej jeść. Pamiętam, że moja matka i siostra, gdy karmiły, miały wilczy apetyt. Ja też miałam. Ale od paru dni nie bardzo chce mi się jeść. O, a może jesteś w odmiennym stanie? Pamiętasz, jak to było, gdy spodziewałaś się Sergiosa? Nie, to coś innego. Teraz czuję się stale zmęczona. Nie wiem tylko dlaczego. Pomagasz mi jak nigdy przedtem. I wychodziłam z domu od czasu, gdy modliliśmy się w wielkiej świątyni parę tygodni temu. Więc co się dzieje? Wydaje mi się, że to upał odbiera mi apetyt. Fala upałów opadła 3 dni temu. Dlaczego mnie całujesz? Co to ma znaczyć? Dowód miłości. Mam prośbę. Czy mógłbyś przynieść mi trochę pędów wierzbowych? Oczywiście. Chcesz pić z nich sok? Tak. Wydaje mi się, że mam trochę gorączki. Zimno mi. Zimno. Ty
ty masz gorączkę. Zimno mi, zimno. Matko jedynego Boga, pomóż mi. Pomóż nam. Idę po lekarza. Czy jesteś dzielnicowym medykiem? Tak, to ja. Moja żona, Helena, ma 22 lata. Ona jest chora, błagam cię, pomóż nam. Jesteś Argyros z ulicy Poduszkarzy, czy tak? Tak. Jej los jest w rękach Boga. Czym jeszcze mogę służyć? Do diabła chcę, by zbadał ją doktor! To oczywiste. Wyślemy medyka. Natychmiast! Schowaj ten nóż, żołnierzu. To inne pole bitwy. Panie, co dziesiąty, może nawet co piąty mieszkaniec Konstantynopola jest chory. Nie mamy dość lekarzy, żeby obsłużyć wszystkich naraz. Zrób, co każę, jeśli ci życie miłe. Nie jesteście jedyni, panie. Nie mogę wam mieć tego za złe, że walczycie o życie najukochańszej osoby. Przyrzekam, że medyk zgłosi się do was najszybciej, jak będzie mógł. Heleno! Heleno, lekarz niedługo przyjdzie. Dlaczego karmisz naszego synka? Przecież możesz go zarazić. Wiem, ale z głodu też może umrzeć. A ja mam jeszcze pokarm w piersiach. Czy uważasz, że należałoby wynająć mamkę? Nie wiem, może korowie mleko? Dzieci dostają po nim biegunki. Ale może to będzie mniejsze zło. Dobrze, masz słuszność, kup trochę. Ale jak będziesz go karmił? Szmatką zmoczoną w mleku? Nie. O, mam! Użyję pompki do lewatywy. Ściskając pojemnik z owczego pęcherza, wycisnę tyle mleka, ile Sergios zdoła wyssać przez trzcinową rurkę. Tak, to jest właśnie to. Mam naprawdę bystrego męża. Idź i kup nową pompkę. Chwileczkę, panie. Już panu służę, tylko wydoję tę krowę. Poczekam. No, o co chodzi? Chciałbym kupić dzbanek mleka. Chore dziecko. Gorzej. Jego matka. O, niech Chrystus ma ich w opiece. Ospa jest straszna, panie. Modlę się nieustannie, bo oszczędziła mnie i moją rodzinę. Ja robię to samo. Tak, tak. Wielu teraz się modli. Ja mam szczególne powody. Żona urodziła mi 3 synów i 5 córek. A tak przy okazji nazywam się Piotr Skleros. A ja Bazylii Argyros. 8 dzieci? 8. I żadne nie choruje? A chwała Bogu, żadne. Nawet mały Piotr ma zaledwie 3 a już pomaga mi wyrzucać gnój z obory. Biedactwo. Miał jakąś krostę w zeszłym tygodniu. Wszyscy zdrętwieliśmy z przerażenia, ale to była tylko krowia ospa. Co to takiego? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. No, a gdybyście, panie, byli mleczarzem lub rolnikiem, to byście słyszeli. Chorują na to głównie krowy, jak sama nazwa wskazuje. No, ale ci, którzy przy nich robią, też się często zarażają. Przechodziłem tę chorobę wiele lat temu. No, ale co tam. Jesteśmy zdrowi. Jeśli Bóg pozwoli przetrwać, będę mu dziękował i błogosławił jego imię. Przy okazji pomodlę się i za was. Będę ci wdzięczny. Może ciebie Bóg wysłucha chętniej niż mnie. Za siebie radzę modlić się także. Wygląda na to, że nie mieliście, panie, nigdy do czynienia z ospą. Ach, obyście i wy, panie, nie zarazili się razem z resztą rodziny.
Dziękuję. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Ja również. Heleno! Heleno! Uciekaj! Uciekaj! Uspokój się, spokojnie. Dlaczego nie odchodzisz? Uciekaj! Bo cię kocham. Spokojnie, syneczku, zaraz cię przewinę i nakarmię. Zdrów jesteś, kochany, o tak. Oj, dobrze. Patrzyj, błagam cię, ratuj dziecko. Zostanę z tobą. Pójdę tylko do twego ojca i poproszę, żeby któreś z twojego młodszego rodzeństwa zaopiekowało się malcem, gdy będę musiał wyjść z domu. Co tam? O co chodzi? To ja, ojcze! Bazylii! Potrzebuję pomocy! Helena jest chora! Idź stąd, Bazylii! Będę się za ciebie modlił! Nic więcej nie mogę dla was zrobić! Nikt w tym domu nie jest chory i póki ja tu jestem, nikt nie ma zamiaru chorować. Nie będę narażał rodziny dla jednej osoby, której już i tak nic nie pomoże. Chcę to usłyszeć z ust twojej żony! Robię to także i dla jej dobra. Co? Wpuść mnie, ty łobuzie, ty tchórzliwy łajdaku! Liczę do trzech, potem pościuję cię psami! Raz, dwa... Łajdak... Kanalia. Więc to tak wygląda. A ja miałem nadzieję, że wasza żona, panie, czymś się zatruła. I stąd ta gorączka. No, ale to... poważniejsza sprawa. No, niestety tak. Ja też chciałbym, żeby było inaczej. Gdyby to było coś takiego, popatrzcie, panie, o te trzy wypryski na rączce małego Piotra, pokaż panu. Do złudzenia przypominają objawy ospy. No, ale gdyby to była czarna ospa, musiałoby ich być więcej. To krowia ospa? Tak. O, biegaj, synku, do domu. No, zaraz naleję panu mleka. A twoja rodzina ma się dobrze? A tak, tak, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Dziękuję, że pamiętacie o nas, panie, przy tych wszystkich swoich kłopotach. Proszę, proszę wasze mleko. Nie, 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 dziękuję. Nie, żadnej zapłaty. Pieniądze nie są teraz ważne. Niech idzie na zdrowie waszemu synkowi. Dopóki żona nie wyzdrowieje. W domu jest choroba. A nie byłoby mnie tutaj, gdyby jej nie było. Jestem lekarzem, przynajmniej tak mnie nazywają. A, lekarz. A nie patrz tak na mnie, panie. Byłem i ja kiedyś piękny i młody, ale spotkałem się z ospą. Wyżyłem, ale zeszpecony do końca. Teraz na stare lata to szkoda gadać. No, pokaż, panie, kogo tym razem dotknęła zaraza. Tędy, proszę. No. Nazywam się Gian Riario. Johannes Riarios. Gdybyś chciał grecką wersję mego imienia. O, możemy rozmawiać po łacinie, jeśli ci tak wygodniej. Zanim tam wejdziesz, pragnę cię ostrzec, że to najprawdopodobniej ospa. Myślisz, panie, że ucieknę, a? Miałem to już i nigdy mieć nie będę. Na ospę choruje się tylko raz. I to niezależnie od tego, co mówią stare baby. Albo zabije od razu, albo da spokój na całe życie. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Inaczej w ciągu ostatniego miesiąca umarłbym z 500 razy. Kto choruje? Żona, dzieci? Żona.
Synek jak dotąd, chwała Bogu, już zdrowy. A, z dziećmi to jest ciężka sprawa. No, zaprowadź mnie do swojej żony. Czeka mnie wiele innych wizyt i to jeszcze dziś. Dziś jest nieco lepiej niż wczoraj. No, dobrze, dobrze, znakomicie. O, niebawem odzyskacie zdrowie, pani. A, pójdę teraz popatrzeć na dziecko. A jak ono się miewa? Podobne jest do ciebie, pani, czy do ojca? No, chodźcie teraz, panie, do swego syna. Zostawimy tę damę w spokoju. Jest trochę lepiej, doktorze, prawda? Tak to zwykle wygląda, zanim pojawią się wypryski. Widziałeś, panie, tę swędzącą wysypkę na twarzy? Tak. Właśnie tak się zaczyna. O, nie martwcie się o urodę, panie. Dobrze, jeśli w ogóle przeżyje. Och, nienawidzę tego choróbska. A jeszcze bardziej nienawidzę swojej bezsilności. Jeśli, jak powiadają, jest to przekleństwo Boże, to ja przeklinam Boga. Nie przeklinajcie, panie. Och, gdybyś widział, jak ja, tysiące mężczyzn, kobiet, takich jak twoja żona, dzieci, niemowlęta umierające w męce, a jedyne, co mógłbyś zrobić, to zamknąć im oczy, kiedy przyjdzie pora. Ach, to byś zrozumiał. Kiedy Bóg plagą chłostał Egipt, faraona jakoś przypadkiem oszczędził. Nie zesłał na niego ospy. Co robić? Pokażcie dzieciaka, póki tu jestem. Ale nie myślcie, że dokonam cudu, jeśli już jest chory. Proszę. To mój jedynak, Sergius. O, zaraz, zaraz. Nie płacz, maluchu. Coś tu może jest. A co? Kto to wie? Gorączka u dziecka może brać się z najróżniejszych przyczyn. Jeśli jest źle, to wkrótce się o tym przekonasz. Rozumiem. Nie mogę ci dać żadnej nadziei. Wiem, panie, że wolałbyś lekarza słodko mówiącego i takiego, który by pocieszał i kłamał. Nie, 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 mylisz się. Wolę ludzi uczciwych. Będę uszpecona, Bazylii. Nie będziesz mógł na mnie spojrzeć. Nie, nigdy już mnie nie zechcesz. Heleno, błagam, kocham cię. Wszystko jedno, jaka będziesz, zawsze będę cię kochać. Przestań, bo oszaleję. Teraz muszę nakarmić naszego syna. Tym mlekiem od krów sklerosa. Tak. Nauczyłem się już sam doić i oporządzać zwierzęta. Cała rodzina sklerosa jest zdrowa. Aż czasem zazdrość bierze. Więc nikt z kapłanów nie przyjdzie do mojej umierającej żony? Ja pójdę. Nazywam się Joasaf. To mają być kapłani? Tchórze! To tylko ludzie, mój synu. Tylko ludzie. Nie wymagaj od nich zbyt wiele. A dlaczego ty się nie boisz? Bóg zrobi ze mną, co zechce. Czy zostanę tu, czy pójdę z tobą, zostanę w jego rękach. No, chodźmy. Chodźmy. Nie żyje. Moja żona. Helena. Jest już wolna od bólu i spoczywa w spokoju. Tak. Musisz żyć dla niego. Rozumiesz? Dla niego.
Niech wszystko będzie przeklęte! Była taka młoda i silna. Gdyby tylko przetrwała kryzys, mógłbym jej pomóc. Takich ludzi ciężko się traci. Co ty możesz o tym wiedzieć? Co? Myślisz, panie, że nie byłem żonaty? Mały w porządku, mam nadzieję. Tak, w porządku. To też coś znaczy. Ja nie miałem tego szczęścia. Co dalej? Co dalej? Posłuchajcie mnie, panie. Gdyby się cokolwiek działo, wezwijcie mnie. Mieszkam przy tej samej ulicy, co kościół świętego Symeona. Szóste wejście za kościołem. Czy umiesz pisać, panie? Umiem. No to dobrze. Gdyby mnie nie było, co jest wielce prawdopodobne, zostaw wiadomość na drzwiach. Wezwij mnie nawet wtedy, gdy będzie ci się wydawało, że puszcza śmieszne bąki. No, czy jasne? Jasne. Dziękuję. Ach, mógłbyś dziękować, panie, gdybym rzeczywiście mógł ci w czymś pomóc. Starasz się. No, być może, być może. Powiedziałem, że ospa zrobiła ze mną wszystko, co być może najgorszego. Dlatego przestałem się jej bać. Jestem bezradny, ale jej się nie boję. Riario! Riario! To wy? Jakie to szczęście, że jesteś. Przyniosłem mego synka. Ma gorączkę i wymiotuje. Mogą być tysiące powodów. Dzieci chorują nie tylko na ospę, prawda? Owszem, ale na ospę także. Jak można to odróżnić? Przede wszystkim wysypka, jeśli się pojawi. Oszaleje przez te 4 doby. U dzieci pojawia się szybciej niż u dorosłych. Jeśli do jutra nie pokaże się wysypka, no do pojutrza. Będziemy mieli pewność, że to nie ospa. O Boże! Mój biedny synek, mój Sergios. Masz, to jest egipski sok z maku. Pomoże mu zasnąć. Sen jest bardzo ważny w tym wieku. Przyjdę obejrzeć dzieciaka jutro rano. Nawet jeśli to ospa, to przecież nie każdy od niej umiera. O Matko Najświętsza, nie dość, że żona, to jeszcze syn. Ja codziennie dziękuję Bogu, że jeszcze nie jestem chory. Modlimy się za was. Niezbadane są wyroki boskie. To prawda. Śpi, synku, syneczku. Nie chory, malutki. Nie opuszczaj mnie. Mam tylko ciebie. Sergio, synku, co ty? Zaraz, tylko zapalę lampę. O co chodzi? A, to wy, panie. A co tak szybko? No, mam trochę dobrego wina. Macie, panie, pijcie. Dlaczego? Zapytaj Boga, nie sądu. Ja zamierzam to zrobić. Albo będzie miał przekonujące wyjaśnienie, albo mi za to zapłaci. Kiedyś miałem piękną żonę, którą kochałem, i 2 śliczne córki. Nie stać mnie było na posag dla niej, ale twarz miałem taką, że nie musiałem bać się lustra. I parę tygodni później... Dalszy ciąg znasz. Tak, znam. Żałuję, że mnie też nie powaliła choroba. Dlaczego ja jestem nietknięty, a ich nie ma? Nie wzywaj nigdy ospy, nigdy! Możesz się otruć, jeśli chcesz. Możesz rzucić się z wysokiego budynku, ale tego nie prowokuj. Uważaj, czego pragniesz, bo możesz to przywołać. To,
O czym ty mówisz? Głupcze! Spójrz na swoje ręce! Całe w ropiejących strupach! To niemożliwe! Przecież nie czuję się chory! Zgadza się, nie czujesz się chory. Ale dlaczego nie jesteś? Przecież to wyraźne symptomy ospy. Dlaczego ich tak mało? Nie wiem. W istocie głupiec ze mnie. A być może, ale jak byś to uzasadnił, panie? To nie jest czarna ospa. A nie? A cóż to jest, jeśli wolno zapytać? Zaraz, zaraz, jak to mleczarz nazywał? Jego synek miał to samo. O, krowia ospa. Tak to się nazywa. Kilka razy doiłem krowy, brałem mleko dla Sergiosa. Właśnie wtedy musiałem się tym zarazić. No tak, zgadza się. To ja jestem głupcem. Przecież widziałem to setki razy u dojarek. Na rękach miały krosty. Strasznie się bały, że to ospa. Masz rację, panie, masz rację. W czasie epidemii nie przyszło mi to do głowy. A zupełnie zapomniałem o krowiej ospie. A, to trzeba opić. A, idę po nowy dzban, wina. Ja nie mam czego opijać. No to pij dla samego picia. Pij, panie, żeby się upić, albo lepiej pij, żeby być ze mną, bo cię o to proszę. O, po prostu pij. Tak mówi lekarz. Cóż z was za lekarze. Jak już ktoś zachoruje, nie potraficie go wyleczyć. Niech was wszyscy diabli. Jakże chciałbym móc leczyć. Ale oddaj nam sprawiedliwość. Nawet udaje się nam czasami skutecznie kogoś zoperować. Owszem, widziałem to wszystko w wojsku. Ale widziałem także wielkie armie pokonane przez Czerwonkę i nikt nie mógł na to nic poradzić. Wiem o tym. To się zdarza. Tak naprawdę to chciałbym móc przeciwdziałać chorobie, zanim się pojawi. Jakbyś chciał to osiągnąć. Wiesz, o kim myślę, panie? Myślę o królu Mitrydatesie z Pontu. Wiesz, o tym, który tak dzielnie walczył z Rzymianami w czasach Sulli i Pompejusza. Otóż on uodpornił się na działanie trucizn, zażywając przez dłuższy czas niewielkie ich dawki. Efekt był taki, że kiedy chciał się otruć, żadna nie działała. To wspaniałe. No ale skąd weźmiesz dawkę małą, oczywiście, choroby? No i... Matko jedyna i wszyscy święci. Co? Krowia ospa. Rozumiesz? Czy rozumiesz, jaką broń dałbyś do rąk lekarzom, gdyby się okazało, że mamy rację? Że mamy rację? Jakbyś mógł to sprawdzić? Wiem, co należałoby zrobić. Naciąć lekko skórę kogoś, kto już miał krowią ospę i wprowadzić do rany odrobinę ropy wydobytej z wrzodu chorego na czarną ospę. Jeśli ten biedak nie padnie, to nigdy nie zachoruje. Wiedziałem, że to powiesz. Zrób to! Z kim? Który idiota się na to zgodzi? Ja się zgodzę. O, nie bądź durniem, człowieku. A jeśli nie mamy racji, to zachorujesz naprawdę. Choroba przestanie być tylko twoim płynącym z rozpaczy życzeniem. Co mam do stracenia? Całe moje życie legło w gruzach. A to przemawia wino wespół ze smutkiem. Rano będę trzeźwy i powiem ci dokładnie to samo. A co do smutku, gdybym nawet osiągnął wiek Matuzalema, nie pozbędę się go. Ty wiesz o tym najlepiej. No tak, tak, tak. Idź do domu, wyśpij się, panie. Jeśli będziesz na tyle szalony, to przyjdź do mnie rano. Wtedy porozmawiamy na trzeźwo. Jeśli nie przyjdziesz, nie będę miał o to żalu. Bądź pewny. Nie mam siły iść do domu. No to śpi tutaj, u mnie. Moja głowa. O Boże. Są dwa sposoby na kaca. Surowa kapusta lub porcja wina. Ale po kapuście to się zawsze odbija.
Oto wino, panie. Och, nie przełknę ani łyka. Spróbujcie. To polecenie lekarza. Ach, rzeczywiście, jakby lepiej. Och, jestem już za stary na takie wyczyny. No, mam 2 razy więcej lat i jestem na nie za stary już od dawna. Ospa! Panie, jeszcze ci mało? Chcesz kusić los? Powiedziałem ci, że to zrobię. To jest jedyna rzecz, którą pamiętam. No to popatrzmy na wasze ręce. Czyste, brunatne strupy. Zdrowiejecie. Ale jeśli macie zamiar wylądować w zbiorowej bezimiennej mogile obok innych samobójców... Gdybyś był pewien, że tak to się skończy, w ogóle byś o tym mi nie mówił. No pewnie nie. Ale ja, nie mając absolutnej pewności, nigdy bym się na to nie odważył. Chodźmy. Jeśli jesteś gotowy, to chodźmy do moich chorych na czarną oskę. Witaj. No, witam, witam. Ja. A, ciągle żyjesz, panie. Tak. I ciężko pracuję. Prawie wszyscy są chorzy lub odeszli. Muszę zrobić za nich wszystko, co tylko umiem. I po tych kilku tygodniach od wprowadzenia w twój organizm czarnej ospy została ci tylko jedynie niewielka blizna. Tak, a ty... Ty jeszcze nie wierzysz. Sporo nad tym myślałem. No, nie jest to takie proste, jak sądzisz, panie. Mógłbyś uzyskać odporność na ospę czarną, zanim zaraziłeś się ospą krowią. Opiekowałeś się przecież chorą żoną i dzieckiem. Nie zaraziłeś się od nich, prawda? No, czy to znaczy, że podjąłem niepotrzebne ryzyko? No, wyciągasz błędny wniosek. Absolutnie nie. Jesteś tylko częścią dowodu. Ostatnio zrobiłem kilka podobnych doświadczeń. Czy wiesz, że nie tylko rodzina sklerosa w całości uniknęła zarazy? Dotyczy to niemal wszystkich rodzin mleczarzy w Konstantynopolu. No to miałoby sens, nie uważasz? Prawdopodobnie wszyscy oni mieli krowią ospę. Na pewno mieli. I dlatego właśnie uznałem twój pomysł za słuszny. Bez względu na to, czy byłeś uodporniony, czy nie. Do dzisiaj zaszczepiłem krowią ospą 24 osoby. A potem usiłowałem zarazić się czarną ospą. No i... Na litość boską, powiedz natychmiast, jak czują się ci ludzie? Żyją jeszcze, że tak powiem. Wobec tego, jeśli zarząd Konstantynopola postanowi, aby każdy mieszkaniec zgłosił się i otrzymał dawkę krowiej ospy oraz żeby niemowlęta otrzymały ją zaraz po urodzeniu... To żadna z tych osób nie zachoruje nigdy na śmiertelną czarną ospę. Tak powinno być według moich przewidywań. Przekazałem już te informacje lekarzom. Wiadomość zaczęła się rozchodzić. O Boże. Maryjo Boska. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, panie, dlaczego się modlisz? Przepraszam Boga za śmiałość ingerowania w jego wyroki. Teraz widzę nareszcie sens cierpień moich i tych, których kocham. To jest... Kochałem. Gdyby moi bliscy nie zachorowali, nie mógłbym odkryć prawdy, która może pozwoli wielu moim bliźnim uniknąć podobnego losu. Czuję się więc narzędziem woli Pana mego. Było to słuchowisko według opowiadania Harry'ego Turtledove'a pod tytułem Chora natura w przekładzie Marka Czekańskiego i adaptacji Grażyny Grączewskiej. Wystąpili Adam Bauman, Agnieszka Syta, Edmund Fetting, Jerzy Tkaczyk, Tadeusz Grabowski, Maciej Szary i Andrzej Piszczatowski. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej.
Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.